drogami wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, drodzy radiosłuchacze, i cieszę się, że znów razem z wami możemy spotkać się na kolejnej katechezie nauczania Kościoła Katolickiego, a konkretnie rozważamy nad katechizmem Kościoła Katolickiego wszystkiego, co dotyczy nauki wiary. Rozważamy nad drogami naszej wiary. I zawsze powtarzam to i dzisiaj również, że to wszystko, o czym mówimy, jest przede wszystkim dla człowieka wierzącego możliwością wzmocnić swoją wiarę, spojrzeć na swoją wiarę z perspektywy niezmiennych tradycji Kościoła, niezmiennego nauczania, które opiera się na Piśmie Świętym, na autorytecie ojców Kościoła. I katechizm Kościoła Katolickiego akurat jest właśnie tą możliwością, tą książką, która pomaga dla każdego z nas trochę powtórzyć, przypomnieć, a jednocześnie przemyślić swoje drogi wiary. Ostatni raz rozważaliśmy z wami nad tematem o człowieku, stworzeniu człowieka i o tym, jak jest ważny człowiek dla Boga i że człowiek jest stworzony na obraz Boży, na Jego podobieństwo. Dzisiaj, moi drodzy, chcę, żeby my spojrzeli na tą nieprzyjemną stronę, negatywną, ale jednocześnie w tym wszystkim poszukiwali to, co prowadzi nas jednak do miłości, do miłosierdzia Bożego. I ten temat nazywa się upadek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty stworzyłeś cały Wszechświat. Stworzyłeś miejsce, w którym zamieszkał człowiek. Ty stworzyłeś samego człowieka. Uczyniłeś to z wielkiej miłości, z wielkim pragnieniem podzielić się tym wszystkim, co masz w sobie. Prosimy Ciebie dziś, żeby każdy z nas, przede wszystkim człowiek wierzący, ale i nawet ten, który poszukuje wiary, poszukuje Boga, mógł znaleźć to, co jest najcenniejsze, najważniejsze, Twoje miłosierdzie. Żeby mogliśmy zrozumieć problem naszego upadku, a jednocześnie perspektywę podnieść się dzięki Twojej łasce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. I nikogo jednak nie omije doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawi się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, ale przede wszystkim zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia zła, a nie znajdowałem rozwiązania, mówi święty Augustyn. Na pewno te wszystkie słowa wprowadzają nas w temat upadku. Ale spójrzmy też na wypowiedzi Pisma Świętego. Jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego, tajemnica bezbożności. Wyjaśnia się bowiem tylko w tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Te wszystkie myśli znajdziemy w listach świętego Pawła Apostola do Tesaloniczan, do Tymoteusza i na pewno jeszcze wielu innych tekstów, które by pomogły nam zastanowić się, tak zatrzymać się właściwie nad tematem upadku. Jak również znamy to wypowiedzenie, gdzie zmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska i rzeczywistość tego grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy. Możemy jakkolwiek spostrzegać pojęcie zła, ale usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem. Ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie, jako odrzucenie Boga i przedstawienie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. I bez tego poznania Boga, jakie On nam daje, nie można jasno uznać grzechu. Pojawia się pokusa,
żeby wyjaśnić go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję nieodpowiedzialnej struktury społecznej, no i tak dalej możemy rozważać w tym kierunku. Jednak musimy wrócić do początku grzechu, do początku tego upadku, kiedy pierwsze ludzie, Adam i Ewa, no niestety, mając ten przepiękny świat, jak ostatnio rozważaliśmy z wami, gdzie właściwie raj na tej ziemi, nie potrafili utrzymać tego. I grzech przez nich przychodzi na tę ziemię. I wraz z rozwojem objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu, chociaż lud Boży Starego Testamentu poznał w pewien sposób bolesną sytuację człowieka w świetle historii upadku, którą czytamy w Księdze Rodzaju, właściwie przy stworzeniu świata, przy stworzeniu człowieka. I uświadamiamy sobie, że nie mógł jednak ten lud zrozumieć ostatecznego znaczenia tej historii, ponieważ ukazuje się ona w pełni tylko w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chociaż Bóg w różne sposoby człowieka doprowadzał do tego zrozumienia, kiedy przez proroków, przez różne doświadczenia historyczne chciał pokazać, do czego to ma zmierzyć. No i taka jest prawda, my już tak dzisiaj wiemy, że trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama, no jako za źródło grzechu. Duch, jeszcze często czytamy już dzisiaj paraklet, poslany przez zmartwychwstałego przyszedł przekonać świat o grzechu, objawić tego, który jest jego odkupicielem. A więc upadek, który dokonał się, nie jest końcem życia świata człowieka. Nauka o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że zbawienie jest oferowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Kościół, który ma zmysł Chrystusa, więc dobrze, że nie może naruszać objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa. I czytając opis upadku w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, ten opis używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierwotną winą, w sposób wolny zaciągnięta przez naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewę. Jednak nie możemy powiedzieć o tym, że tylko Adam i Ewa są przyczyną tego upadku, bo jeszcze mamy aniołów. Przecież diabeł to aniołowie, którzy odwrócili się od Boga. I do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców nie ktokolwiek inny, ale właśnie ten upadły anioł. Głos, który przeciwstawia się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć, sprowadza choroby, sprowadza to życie, które my już dzisiaj mamy na tej ziemi. Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazwanego szatanem lub diablem. I Kościół naucza, że był on pierw dobrym aniołem, stworzonym przez Boga, ale później nie posłuchał Boga, stał przeciwko Bogu. Diabeł bowiem i inne zle duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale sami uczynili się złymi. I w tym też jakby ten wskaźnik, że Bóg stwarza wielu rzeczy w tym świecie, istoty żywe, ale te wszystkie istoty nadal mają prawo wyboru. I Pismo Święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich upadek, on polega na wolnym wyborze dokonanym przez właśnie te konkretne stworzone duchy, jak my nazywamy aniołami, i które radykalnie, nieodwołalnie odrzucili Boga, odrzucili Jego Królestwo. I odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciele skierowanych do naszych pierwszych rodziców. Tak jak Bóg będziecie. Diabeł trwa w grzechu od początku. Co najciekawsze, on wie, że nie będziemy identyczni Bogu, równi Bogu, ale próbuje w ten sposób skusić ich, oklamać, jak to mówimy, ściągnąć na manowca, nie? I w taki sposób jakby znaleźć jeszcze tych, którzy będą po stronie przeciwko Bogu. Dlaczego? Dlatego, że anioł nie może, szatan nie może sobie już uznać tej swojej winy. Nie chce, nie potrafi i chce jakby Bogu w taki sposób tknąć, że wszystkie twoje stworzenia stworzone dla zła. Chociaż my wiemy, że to tak nie jest. I niestety
ale nieodwalalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że no, ich grzech nie może być przebaczony. A konkretnie, że oni nie mają możliwości skruchy, a nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Czyli właściwie ich wybór już dokonany raz na zawsze. No i no niestety teraz taka trwa wojna, nie? Że nie chcą, nie mogą po różnych przyczynach, no i pozostają w tej nocy. I Pismo Święte potwierdza zgubny wpływ tego, o którym Jezus mówi, że od początku był on zabójcą, a nawet usiłował odwrócić Jezusa od misji powierzonej mu przez Ojca. Zobaczcie, jemu udało się szatanowi skusić do upadku, do grzechu Adama i Ewę, czyli Ewę przez Ewę Adama, ale jemu się nie udało to uczynić z Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Moc szatana nie jest jednak nieskończona. Ona jest duża, on ma możliwości duże. Jest on tylko stworzeniem jednak. I jest mocny, ponieważ jest czystym duchem. Ale jednak stworzeniem nie może przeszkodzić budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga. Nienawiść do Jego Królestwa, nienawiść do tego, co on uczynił w Jezusie Chrystusie. A jego działanie powoduje wielkie szkody dla natury człowieka. Konkretnie dla człowieczeństwa, nie natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej, dla każdego człowieka. I działanie to jest dopuszczone przez opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historię człowieka i świata. Dopuszczanie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy go milują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I w tym widzimy, moi drodzy, kontynuację tych wszystkich wydarzeń, a konkretnie tego grzechu pierworodnego, tego upadku, w tej takiej wielkiej mozaice różnych dziej, nie tylko w świecie Adama i Ewy, w świecie fizycznym, ale i sięgającym poza granice nawet świata duchów, świata aniołów. I Bóg stworzył człowieka, jak my czytaliśmy już w Księdze Rodzaju, na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. I człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu. Czyli Bóg nie czyni tego na siłę, ale daje możliwość wyboru, że człowiek ma sam to wybrać. I wyraża, że to właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie jedz żywe poznanie dobra i zła, bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze. Czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale 17 werset. Drzewo poznania dobra i zła. Czasem zastanawiam się właśnie nad tą wypowiedzią Pisma Świętego. No po co Bóg tam umieścił to drzewo poznania dobra i zła? Mógłby nie umieszczyć, nie byłoby tego upadku, nie byłoby grzechu, nie byłoby do czego kusić. Nie? Ale drzewo poznania dobra, zła przywołuje symboliczne nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. I zależy on od stwórcy. Polega prawom stworzenia i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności. Pierwszy grzech człowieka to kuszenie przez diabła pozwoliło, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. I nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo Bogu, nieposłuszeństwo Jego nakazom. Właściwie tylko ten jeden nakaz, no nie podchodźcie do tego drzewa, nie bierzcie. No i na tym polega ten pierwszy grzech człowieka, nieposłuszeństwo. Że człowiek nie posłuchał Boga i niestety posłuchał szatana. I popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga. Czyli chciał tak uczynić, że on jakby jest wyżej nawet Boga, przez to wzgardził Bogiem. No, grzech działa już w człowieku, a szatan na pewno tam się cieszy w tym momencie i wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. I zwiedziony przez diabła chciał być jak Bóg, ale bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga. No i wiemy, czym się to skończyło. Pismo Święte pokazuje dramatyczne takie konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa, gdzie Adam, Ewa tracą natychmiast laskę pierwotnej świętości. Nawet zobaczcie, w tym momencie chodzili nadzy, wszystko robili, czynili, nie bali się ani Boga, ani wszystkiego, co Bóg im powierzył, wszystkiego, co dają. A w tym momencie no nawet przestraszyli się Jego, nie? No bo utworzyli sobie fałszywy obraz
no niestety, no tak się staje. I na koniec realizuje się wyraźnie zapowiedziane konsekwencje nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Śmierć weszła w historię ludzkości. A więc, że człowiek już ma czas ten ograniczony. Jeżeli do tego momentu miał być zawsze w szczęściu wieczności, no to po tym już tego nie ma. I po tym pierwszym grzechu prawdziwa inwazja, czyli grzechu zalewa świat. Bratobójstwo popełnia przez Kainę na Ablu, czyli to znów takie skutki grzechu pierwotnego. Powszechne zepsucie staje się takim następstwem grzechu. I w historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu, przymierzu, jego przekroczenie prawem takiego mojżeszowego. Czyli właściwie samo tak najgorsze, najstraszniejsze w tym wszystkim to nieposłuszeństwo Bogu. No i bardzo pięknie to mówi, o tym mówi Sobór Watykański II. To, co wiemy dzięki Bożemu objawieniu, zgodnie jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem wglądając się w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. I wzbraniają się często uznawać Boga za swój początek. Burzy należyty stosunek do swojego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowanie nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. A więc mówimy już dalej o konsekwencji grzechu Adama dla ludzkości. Wszyscy ludzie są niestety uwikłani w grzech Adama, stwierdza tak święty Paweł, apostoł. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. W liście do Rzymian to czytamy. Za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczył, że ogromne niedole, które przytłacza ludzi oraz ich skłonność do zła i podleganiu śmierci, nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy, który jest śmiercią duszy. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jedynego, czyli Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Znów czytamy to w księdze, czyli w liście do Rzymian apostola Pawła, rozdział 5, werset 18, jeżeli by ktoś chciał dodatkowo porozważyć nad tym. I powstaje pytanie, w jaki sposób grzech Adama stał się grzechem wszystkim i wszystkich jego potomków. Cały rodzaj ludzki jest w Adamie, jak jedno ciało jednego człowieka i przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są wciągnięci w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. I wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej, ulegając kusicielowi. Adam i Ewa popełnili grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. I grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. No i dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny, jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym, jest stanem, a nie aktem. Co też bardzo ważne sobie uświadamiać. Nauka Kościoła mówi, że chociaż grzech pierwotny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości, sprawiedliwości. Ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Ona jest zraniona w swoich siłach naturalnych. I chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierwotny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osobistej i sklony do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. I bardzo ważne, żeby my to sobie też uświadamiali. Na pewno to jest trudna taka walka, ciężka walka z grzechem. I nauka o grzechu pierworodnym związana z nauką o odkupieniu przez Jezusa Chrystusa, czyli sam człowiek by w tym wszystkim nie poradził. I rzeczywiście przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem. Chociaż człowiek pozostaje wolny i człowiek dalej wybiera. Diabeł nie ma takiej mocy, żeby w absolucie zmusić człowieka do czegoś, czyli diabeł zaproponuje, ale wybiera człowiek. I konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako całość
stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana, grzech świata. A wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta zaczęta ongis o początku świata trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Plątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedność w samym sobie. Czytamy to znów w tekstach Soboru Watykańskiego II, w Konstytucji Gaudium et Spes. Z drugiej strony też mamy tą wielką łaskę, że Bóg nie pozostawia człowieka pod władzą śmierci. Po swoim upadku człowiek nie został nawet opuszczony przez Boga. Bóg, jak widzimy, cały czas towarzyszy człowiekowi. Wystarczy poczytać Stary Testament i widzimy, że Bóg wszystko jedno próbuje człowieka wyprowadzić z tych błędnych dróg, wyprowadzić spod grzechu. Ile razy naród izraelski nie posłucha Pana Boga, tyle razy Pan Bóg jednak pomaga im, przebacza, wyprowadza. I tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź nowego Adama, który stawszy się posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, naprawia przeobficie nieposłuszeństwa Adama. Wielu ojców i doktorów Kościoła widzi ponadto w niewieście zapowiedzianej przez protoewangelium Matkę Chrystusa, Maryję jako nową Ewę. Ona była tą, która pierwszy w jedny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem. I dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Leon Wielki odpowiada: niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobro niż te, które nas pozbawiła zawieść demona. A święty Tomasz Zakwinu mówi: nic nie przeciwstawi się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. No a hymn wielkanocny Exultet Glosi: o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupiciel. Jeszcze tak wkrótce przelecimy się po dzisiejszym temacie. A więc śmierć Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabla. Pamiętajmy o tym. Szatan, czyli diabel i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Jednakże człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, zranioną, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane grzechem pierworodnym. I na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci, jest ona skłonna, niestety, do grzechu. Jednak zwycięstwo nad grzechem odniesione na nowo przez Jezusa Chrystusa dało nam większe dobre niż te, których pozbawił nas grzech. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Przypominamy słowa apostola Pawła w liście do Rzymian. Świat, który jest wierzył chrześcijanie, z miłości Stwórcy powołany do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego po złamaniu potęgi złego. A więc, moi drodzy, możemy właściwie podziękować Panu Bogu za tą wielką łaskę, że mimo tego, że przez naszą wolność my popełniliśmy błędny wybór, upadli w grzechu pierworodnym, a konkretnie nasze przodkowie, i ciągnie się ten grzech natury, jesteśmy zawsze w łasce Bożej. I Bóg zawsze o nas się troszczy, Bóg cały czas nam pomaga. I chociaż upadliśmy w grzechu, przez to też Bóg pokazuje nam swoją miłość, swoją wielką łaskawość, swoje miłosierdzie. I życzę wam, moi drodzy, żeby mogli doświadczyć tej wielkiej miłości Boga, żeby mogli doświadczyć, że Bóg nas kocha, nie w zależności od tego, co my uczynimy. I chcę, żeby my Jego też potrafili
potrafili milować i żeby każdy z nas starał się żyć w świętości nie dlatego, że Bóg ma ukarać, ale dlatego, że my chcemy też odwdzięczyć Bogu swoją miłością. Niech, moi drodzy, wam w tym wszystkim błogosławi i prowadzi Bóg. Życzę wam dobrego kolejnego tygodnia, wielkiej miłości Boga. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w wielkiej miłości Boga. Amen.